Cześć, witajcie. Wczoraj Apple udostępniło na swoich serwerach najnowszą wersję oprogramowania iOS 4 dla iPhone'a oraz iPoda Touch. Można oczywiście go pobrać w iTunes. Chcielibyśmy Wam przedstawić najnowsze nowości oraz najważniejsze nowości, które pojawiły się w tym oto softcie. Tutaj widzicie, że baseband tego softu oraz sam numerek oprogramowania. Pierwszą nowością jest oczywiście multitasking. W końcu doczekaliśmy się wielozadaniowości, czyli działania kilku aplikacji w tle. Pokażmy, jak to działa. Wystarczy nacisnąć dwa razy przycisk Home i wybrać aplikacje, które są aktualnie włączone. Weźmy tutaj mail. Włączmy i Safari. Naciskamy dwa razy. Pokazuje nam się wejście. Tutaj mamy też opcję iPoda. I zobaczmy, jakie są ładne animacje. O! Więc tak to wygląda mniej więcej. Są tutaj właśnie wszyscy. Tak wygląda multitasking, czyli działanie aplikacji w tle. Wielozadaniowość. Tak. Następnie mamy foldery. Jest to oczywiście możliwość katalogowania aplikacji w folderach, dzięki czemu tak naprawdę będziemy mogli zaoszczędzić wiele miejsca na naszym Springboardzie. Oczywiście, aby utworzyć folder, wystarczy przyciągnąć jedną aplikację na drugą. Weźmy, jak to działa. Na szczęście pokazałem. Aha, nawet tylko jeszcze raz. Hop. I jest i tworzy się folder. Możemy go oczywiście nazywać. A w jednym folderze możemy pomieścić aż 12 programów, aplikacji. I dzięki folderom na naszym iPhone'ie możemy pomieścić aż 2160 aplikacji. Ok, przejdźmy do kolejnej funkcji, kolejnej nowości, którą jest nowa wersja poczty, naszego maila. Przejdźmy do maila. Została tutaj znacznie poprawiona skrzynka odbiorcza, obsługująca nawet kilka kont Microsoft Exchange. Oraz zostały tutaj posegregowane nasze wiadomości na tematy. Pokażmy, jak to wygląda. Tutaj mamy na przykład jakiś jest temat jutro. Naciskamy i mamy wiadomości z tego tematu. Więc to zostało bardzo fajnie właśnie tak przedstawione, posegregowane i bardzo fajnie to działa. Kolejna funkcja to iBooks. Masz iBooks? Mam iBooks. iBooks można pobrać oczywiście za darmo ze sklepu App Store. iBooks to oczywiście sklep z książkami, który jest oczywiście też na iPadzie. A mi się niestety coś zepsuło i nie chcą się włączać książki. To weźmy, że mojego. Pokażę tego. Tutaj też jest fajne, przewracając sobie iPhone'em, wziąłem niechcący do góry, patrzę, a tu logo Apple. O! Przejdźmy może do sklepu, w którym kupujemy książki. Wystarczy kliknąć sklep. To jest kolejna animacja, świetna po prostu. I tutaj mamy takie zakładki jak Featured, Charts, Browse, Search, także Purchase. Czyli po prostu Purchase to, co kupiliśmy, no i tam nasze konto i inne różne takie ciekawe, śmieszne rzeczy. Jakieś tam. Każda książka, jeżeli mamy ją, znaczy chcemy kupić, ale nie chcemy na razie wydawać pieniędzy, to każda książka ma swój sample, czyli darmowy taki próbka. Tak jakby taka wersja demo. Pokażemy, jak działa iBooks na iPhone'ie. Tutaj mamy mojego iPhone'a, na którym pokażemy, jak działa właśnie. Mamy tutaj dwa widoki. Taka półka oraz taki iPhone'owy wygląd, taka tabelka, można powiedzieć. Zniknęła ci książka. Dobra, trudno. No jest książka i przekładam ją tak samo jak w takiej aplikacji jak Classics. Classics, którą oczywiście możecie znaleźć. Kolejna nowość to platforma do gier Games Center. Apple stworzyła tak naprawdę taki własny system obsługujący achievementy oraz statystyki gier, który jest oczywiście podobny do takich platform jak OpenFind czy Crystal, ale niestety na razie go nie ma na iPhone'ie.
Był grany w wersji, był, można było go znaleźć w wersji beta wszystkich iOS-ów 4, a także w wersji Gold Master, ale niestety go nie ma. Ma się pojawić na jesieni. Kolejna nowość to funkcje dla firm i przedsiębiorstw. Wśród nich znalazły się takie tam dodatki jak szyfrowanie poczty oraz danych zawartych w aplikacjach oraz programach, bez konieczności łączenia się z jakimś, więc to jest też takie ciekawe. No i ostatnia funkcja, taka nowość, to platforma reklamowa iR. Dobra, poza tym mamy takie jak local notification, powiadomienia lokalne, konfiguracja tapety, którą no, musimy pokazać, bo to na pewno przez wszystkich było strasznie oczekiwane, wszyscy tego chcieli, wszyscy no, po prostu jak nie chciał, nie miał ktoś jailbreaka i nie mógł sobie zainstalować tej tapety, to musiał siedzieć na tym czarnym, brzydkim. Tak, i tu mamy właśnie tapetę, jeżeli chcemy sobie ustawić jakąś tapetę, wybieramy sobie tapetę, ustalamy i możemy ustalić oba, ekran początkowy lub ekran zablokowany. No i to jest po prostu ta świetna nowość. Także mamy takie inne nowości jak pięciokrotny zoom optyczny, czego który jest tylko w 3GS i w 4 iPhone'ie. iPhone 4, czyli my jesteśmy na iPhone 3G, czyli nie możemy go pokazać. Obsługa klawiatury przez Bluetooth, tak samo, znaczy nawet przy sobie teraz nie mamy klawiatury na Bluetooth, więc musimy na to. Ale to też chyba działa na iPhone 3GS, tylko na 3GS 4. A także są jeszcze takie różne te funkcje, jak na przykład tworzenie playlist w iTunes. Ostatnią nowością jest tworzenie playlist, a także nowy wygląd iPoda. Może pokażmy jakiegoś wykonawcę. Jest to bardziej takie iPodowe, iTunesowe, takie lepsze wykonanie trochę, mi się bardziej podoba. A także tworzenie tych właśnie list. Może klikamy dodaj listę, następnie wybieramy jakąś nazwę, klikamy zachowaj, a następnie dodajemy jakieś piosenki. I tak to wygląda. To byłoby chyba wszystko na tyle. Chyba wszystko na tyle. Tak nam się wydaje. Naprawdę jest jeszcze dużo nowości, które moglibyśmy wam pokazać, jest ale pokazać. Ponad 100, tak naprawdę. Tak, ale pokazaliśmy wam te najważniejsze. Jeszcze mogę powiedzieć, że te nowości to nie wiem, jakieś takie automatyczne sprawdzanie pisowni, takie drobnostki, no, tak, jak tak. Przycisk blokowania orientacji. Poziomy ekran? Tak, coś tam coś jest. Tam to, jest. Mogę to nawet pokazać. To jest bodajże... Aha, to fajne. Dobra, ale ten chciałbym jeszcze wspomnieć, że to jest iPhone 3G i pewnie możecie się zdziwić, że jest tapeta i multitasking, ale nasz iPhone został odblokowany i od razu mówię, że multitasking oraz tapeta nie są zrobione przez Red Snow i od razu mówimy nie temu programowi, jeżeli chodzi o odblokowanie tych dodatków, ponieważ strasznie, ale to strasznie iPhone zamula, gdy zrobimy to przez Red Snow, więc jeżeli chcecie to zrobić, to są tutoriale w necie, jak zedytować pliki, co jest po prostu banalne, no, chyba najprostsza rzecz na świecie. Robimy jedną, dwie rzeczy i mamy multitasking oraz tapetę. I pamiętajcie, wchodźcie na nasze konto YouTube, wchodźcie na naszą stronę www.wolfsuittv.pl, subskrybujcie nas na YouTube, śledźcie nas na Twitterze, a także wchodźcie na nasze konto na Facebooku. I to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się.